Witam Was w kolejnym odcinku z FSA 19 na mapie Cybuchowo serii Odbudowa Gospodarstwa. Dzisiaj odcinek będzie świąteczny, no bo to już święta już tuż. No to chciałem Wam życzyć wesołych, spokojnych świąt, radosnych oczywiście w tym, co się teraz dzieje, żebyście się nie martwili. Może następne święta, które będą weselsze. Ale mimo to trzeba się weselić, bo kolejne święta się przeżywa. No cóż, w dzisiejszym odcinku mamy późną jesień, może tak jest, ale śnieg mamy, to najważniejsze. Śnieg jest. To święta mogą być, choinka, ozdoby są elegancko. Jedziemy dzisiaj na firmę, bo tam na firmie mamy transport desek zrobić. Oj, to jeszcze wam nie pokazałem. To kupiłem nowy nabytek, no bo część ziemniaki trochę mi się przysypały, ale nie spodziewałem się, że śnieg będzie padał. Ale dobra, mimo to, jedziemy na firmę. Warunki jakie są, takie są. Ważne, że ja nie rozwalił tej BM-ki. Ale to wiesz, wygrana, to co tam może być. Nic się nie powinno stać. Nie za moje pieniądze kupiona, wygrana, tak się coś, no to coś do mechanika, albo się drugie zmieni, będzie w niej jeździ. Ja też w ogóle zimówek nie mam jeszcze założonych i ślizga się na każdym. Co tu się dzieje na firmie? A no w lesie trochę porobiliśmy, w lesie trochę porobiłem, desek już mam tutaj sporo. Chyba wysiądę, tak będzie mi lepiej. No dobra, zaparkujemy gdzieś tutaj pod firmą. No, trzeba trochę ogrodzić tą firmę. Tutaj miał być parking zrobiony, ale nie ma kto odśnieżyć. Dobra, ja to sobie zaparkuję, może nikt nie uderzy. No cóż, trochę się udało mi się odbić. Trochę mi się udało odbić. Dobra, zamykamy BMW. Co tu jest? Co tu mi się da? O, ty! Jaki silnik, pa! Bagażnik ten mogę otworzyć. No nie ma. No szkoda. Może tutaj gdzieś nie wysunę. No, tam drzwi, dobra. Dobra, mimo to. Tutaj już mamy jeden transport przygotowany. Myślałem, że śnieg mi wpadł do środka. O, tu jeszcze transport jest zrobiony. O, ile tego do wywożenia, to ładny parę pieniędzy będzie z tego. Co my tutaj mamy? Tutaj też mamy przygotowane. Wacek tam dalej pracuje. O kurwa, siedzi. Tu jest Wacław. Ręce rozkłada. Zdzisiu poszedł chyba do domu. Dobra, wyciągnijmy to, żeby mogli pracować. Gdzie to wózeczek jest? Wyciągniemy też tam po jednym chociaż. Chyba wysiądać mi lepiej. O kurna, muszę to pole wykupić, bo będę jeździł sąsiadowi, ale nie wiem, które to jest pole, będzie trzeba powiększyć później. Będzie trzeba powiększyć po prostu tą firmę, bo jeszcze będzie paleciarnia dobudowana. O, to panie, majątek będę ładny zbijał. Tak ciężko to jest manewrować, by się przydało jakiegoś paleciaka chyba najpierw, by to wystawiać. Dobra, opuścić. Tu jest ciężko manewrować. Z tamtej strony jest lżej. Dobra, opuścić. Bardziej. Dobra. Widły tak. O. O, nareszcie. Dobra, na siebie. Do góry. Nareszcie z tamtej strony wyciągniemy. Tu jest na styki to wszystko. O, widzi, ta już deski potłukłem, już ściana będzie do klepania. To jest tak na styk wszystko zrobione. Czy mi się tak wzięły na te palety? No, to będę musiał wykupić ten. No, pojeżdżę sobie na pewno, dobra. Ale dobrze się zawraca na śniegu, chociaż skręca się znaczy. Dobra. Chyba wyciągniemy teraz tamto, żeby ruszyło i zaraz jedziemy na skup. Ojej. Muszę do odświeżania kupić, bo inaczej tu się nie pojeżdżę tym widłakiem.
O, tutaj jest zarazem więcej miejsca. Zarazem jest więcej miejsca, lepiej zmanewrować tutaj. O, mogę z tej perspektywy. O, no nawet dobrze, dobrze, dobra. Dobra, cofnijmy na tył. Może się uda wyjechać. Jak myślicie, uda się, czy nie uda się wyjechać? O, patrzcie, lepiej mi poszło niż ten. O, będę musiał to pole wykupić. Oj, 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 oj. To na pewno długo pojeżdżę na tym. No, to muszę odśnieżyć ten śnieg, bo nieco się nie pojeździ na tym. A całą zimę ma tartak produkować części. Co tu, drzewo? Czy drzewo będę musiał wyciąć? Widzę, i do tartaka ściągnąć. Dobra. Dobra, niech to stoi. Powinna praca zaraz ruszyć. Dzisiaj robisz? Dobra, nie wiem, czy go ręcznie wyłączony nie jest. Dobra, zobaczymy. Ostatnio tutaj, może z widy miałem jakiś dodatkowy pracownik tutaj, no ale może miałem z widy. Dobra, my to jedziemy z tym transportem. Gdzie my mamy się udać? Dobra, wskakujmy. Odpalmy, niech co pochodzi trochę, bo dawno nie był palony. Gdzie my tutaj mamy się udać? A, do firmy. O, to niedaleko nawet. Dobra. Dobra, tutaj nie złożymy się, pasy są zapięte. Jedziemy z innym transportem, resztę podwożę. No, będą się tutaj pola powykupywać, będą się i tak rozbudować ten tartak. O, jak ładnie droga tutaj jest. Jak tak zimą będzie, to będzie zarąbiście. Jednak ta mapka cybuchowo to jest dobra. Fajnie się na niej gra. Widać, że są te efekty, śnieg na dachach i tak dalej. Dobra, mamy niedaleko transport. Dobra, 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 dobra. Jak to będziemy się złożyć? Ojej, ja takim zestawem chyba nie trzeba mniejszy zestaw kupić, ale ja takim wielkim zestawem jadę. O, myślałem, że nie spiąłem tych palet. Może jeszcze na tył by się coś upchnęło. No, coś może by się upchnęło. Dobra, tutaj będzie trochę manewrowania, żebyśmy się nie zakopali tylko. No, jeszcze by tutaj coś. No, na styk by jeszcze może było coś upchnąć. Na tą lawetę, ale to laweta, nie wiem, będę musiał jednak jakimś. O kurwa. Oto mi potrąci za koszty. Będę musiał po prostu jakąś chyba do przyczepę do transportu, jakieś mniejsze auto po prostu nawet, żeby chociaż to transportować, nie wiem, będę musiał poszukać. No, trochę zarobiliśmy. Może być, nie jest tak źle. Mogłoby być lepiej, ale mamy tam dużo towaru do wywiezienia. O, już mnie ten sobie skręcił. No tak, mówiłem, że zimą przetrwam jakąś po tym kryzysie, co mnie napotkał przez pogodę. Trochę tam zwróciły kosztów, ale to nie jest to samo. Ojej, chyba płot mi przewróciłem. Ja będę musiał coś mniejszego poszukać, jakiegoś dostawczaka. Będę musiał poszukać takiego, żeby chociaż te cztery wchodziły i można było transportować, bo jednak taką lawetą tu jest ciężko wjechać. Nie wiem, macie coś, jakieś mody ciekawe? Możecie mi w komentarzach dać znać, jakby ktoś był zainteresowany. A my wracamy na firmę. No cóż, chciałem się z wami tyle podzielić. Zobaczcie to w poprzednim odcinku. Sorry za poprzedni odcinek. Coś mi tam nie pykło, widzę. Przez pomyłkę, ale mówię, no nie chciałem już tego później od nowa przesyłać, wgrywać, no cóż, bo już to dawno było, później się skapłem, że coś poszło nie ten tego jest. Dobra, zawrócę, no i znowu to pole. Czyje to pole jest? No, będzie trzeba się z nim dogadać. Bo ja to będę miał ciężko. Trzeba będzie wykupić to pole.
Dobra, tam nic mi się nie stanie. No, będzie trzeba wykupić te pola. Nawet dać większą cenę, bo to po rozbudowę będzie. Żeby gościu nie był stratny. Dobra. No, no to cóż, jeden transport już mamy załatwiony. Fajnie się brudzi tym śniegiem wszystko. No. Tu produkcja idzie pełną parą. Wiór dużo nie mamy, bo to wszystko grube ładowałem. Tartak elegancko. Trochę tu mi FPS-y świrują, no bo tu jednak obciążenie to jest spore. Spadają, ale nie ma jeszcze tragedii, nie ma tragedii jeszcze. No tutaj, dobra, ile jeszcze materiału mam? O Jezu, to będzie całą prawie zimę mi się to produkowało. No to ten desek będzie trochę. A jeszcze tam chyba gdzie po lasu dopiero wyciąłem, to jest dobre. Dobra, tutaj zamykam, gościu nieco produkuje, bo i tak zaraz trzeba kończyć pracę. No cóż, dzięki za oglądanie. Tym miłym akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa!